Małgosia i Paweł z Rolnik szuka żony. Małgosia Sienkiewicz i Paweł Borysewicz poznali się dzięki 4. edycji programu Rolnik szuka żony. Para szybko odkryła, że wiele ją łączy i zakochała się w sobie. To jest miłość jak z bajki. Małgosia i Paweł niedawno ogłosili, że spodziewają się swojego pierwszego dziecka, a potem wzięli ślub i urządzili huczne wesele. Razem z rodziną i przyjaciółmi bawili się aż 3 dni. Teraz zakochani małżonkowie przygotowują się do narodzin maleństwa, a Małgosia postanowiła sprzedać swoją suknię ślubną. Znamy jej cenę. Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii. Małgosia z Rolnik szuka żony z Pawłem wzięli ślub. Małgosia wyglądała pięknie na swoim ślubie. Uczestniczka Rolnik szuka żony wybrała bardzo elegancką kreację z elementami koronki i o popularnym fasonie syrenki. Suknia perfekcyjnie podkreśla figurę. Małgosia z Rolnik szuka żony. Suknia Małgosi pochodzi z kolekcji Justina Aleksandra. Rolniczka wystawiła ją w jednym z serwisów sprzedażowych. Kreacja kosztuje 3000 zł. To niewiele, biorąc pod uwagę, że przedział cenowy kolekcji Justin Aleksander wynosi od 4090 do 10390 zł. Suknia bez wad fabrycznych, do prania, doszyty tren zapinany bocznie, cena do negocjacji, napisała Małgosia w swoim ogłoszeniu. Małgosia z Rolnik szuka żony. Małgosia brała ślub będąc już w ciąży, więc brzuszek delikatnie odznaczał się pod kreacją. Małgosia z Rolnik szuka żony z Pawłem wzięli ślub. Podoba się wam suknia Małgosi? Myślicie, że jest warta swojej ceny? Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.